Gdynia. KP Starogard Gdański z flotą Świnoujście. Wczoraj kotwica Kołobrzeg pokonała Nielbę Wągrowiec 3-1. Kozłowski już pokazał swoim partnerom, jaka formuła rozegrania tego całego fragmentu gry. Kozłowski, dośrodkowanie jest tam Borucki, a i niewiele jeszcze zabrakło, żeby będzie wyrzutem z autu wznawiał Kozłowski. Kozłowski, już piłka zagrana do Biegańskiego. Biegański oddaje ją Kozłowskiemu. Biegański, Kozłowski, Kozłowski, jest okazja do dośrodkowania. Kozłowski, poszło dośrodkowanie w pole karne, ale tam na pierwszym słupku był Panek, ale jeszcze Biegański, Biegański do Pawlaka i bramka, bramka, bramka! Krystian Pawlak! No ten, który gnębi tutaj w tym trzecioligowym sezonie napastników rywali. Buczma jest już dośrodkowanie, tym razem inaczej po ziemi, przepuścili to Onsorge z Pawlakiem, ale wybili to obrońcy. Jeszcze Buczma, Buczma, dośrodkowanie, jest tutaj Pawlak, Pawlak próbuje się obrócić w polu karnym do tyłu, do Onsorge, Onsorge uderza, ale nabija tutaj jednego z zawodników. Mało lepszy, traci piłkę na rzecz Sobkowiaka, teraz świetnie tutaj wpada w pole karne, Biegański, Biegański, jest uderzenie Biegańskiego, aj, troszkę zabrakło, żeby ta piłka zmieściła. Buczma ma na obieg Enriqueza, Buczma sam, inaczej, Buczma do Sobkowiaka, Sobkowiak pada mu tam pod nogi Kowalski, ale jeszcze jest, jest bramka dla Polonii, środa, ależ to poloniści tutaj świetnie zagrali, wyłożenie przez Sobkowiaka piłki. Wykonaniu tego rzutu rożnego Kozłowski nie jednak zostawia tą piłkę Kujawie, Kujawa, jest dośrodkowanie, skaczą tam zawodnicy Polonia i niewiele zabrakło, żeby zgarda Polonii środa. Czerwiński, czy będzie uderzenie, czy będzie próba dośrodkowania? Czerwiński już wziął rozbieg, Czerwiński uderza, no ale świetnie interweniuje tutaj po raz kolejny, pokazał partnerom, jak ten stały fragment gry będzie rozegrany. Buczma już wysoko zawieszona piłka, skacze tutaj Pawlak, jest jeszcze Enriquez, Enriquez z bliska głową próbował Renusza. Renusz będzie miał okazję dośrodkować. Renusz, jest już dośrodkowanie tam w polu karnym. Hołtyn, Hołtyn. Borucki, który interweniuje i wybija tą piłkę poza pole karne. Enriquez. Enriquez naciskany przez Baranowskiego. Enriquez, teraz zabierają piłkę polonistom zawodnicy Gryfa. Baranowski już jest w polu karnym. Baranowski tutaj próba w ślizgu. Jeszcze teraz poprzeczka po uderzeniu Renusza. Jeszcze jest próba z dystansu Lisieckiego. Jest jeszcze mało lepszy. Mało lepszy. Mało lepszy w plecy Lisieckiego, no i przejmują poloniści. Jest Biegański, Biegański teraz do Pawlaka, Pawlak, świetne wyjście, Pawlak mija tutaj bramkarza, Pawlak, jest, 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 jest! Krystian Pawlak! Ją w boisku Kujawa, Kujawa do Enriqueza, Enriquez obraca się z futbolówką, o, Enriquez dośrodkowanie prawą nogą, jakby wbrew temu, co tutaj, jeszcze tam spada piłka pod nogi zawodników Polonii. Jeszcze jest tutaj Biegański, jeszcze jest Pawlak, no i to jest hat-trick, hat-trick zawodnika Polonii środa. No Biegański uderzył, zawodnik, bramkarz Gryfa gdzieś tam jeszcze sparował. Bezpośrednim strzałem zaskoczyć bramkarza Gryfa. Kozłowski, już mamy gwizdek sędziego, Kozłowski, jest uderzenie Kozłowski, ale piłka w bezpiecznej Kujawa. Kujawa spogląda tam w pole karne, podszedł tutaj teraz do niego Kozłowski, Kujawa jest dośrodkowanie na pierwszy słupek, tutaj Enriquez świetnie się znalazł gdzieś tam trzeciej ligi. No, nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby jeszcze w tym dzisiejszym meczu Pawlak zanotował trafienie numer 10. Kozłowski, Kozłowski, jest tutaj Szynka, jest jeszcze Pawlak, Pawlak, jest jeszcze Ceglewski, Ceglewski po ziemi, ale defensorzy gdzieś nie mają tutaj nic do stracenia zawodnicy Gryfa. Jest już dośrodkowanie, no ale jest pewne wyjście z bramki Janczara. Jeszcze Renusz, Renusz do tyłu, do Kowalskiego. No i w tym momencie, szanowni państwo, ostatni gwizdek sędziego Pawła Okunowicza w spotkaniu 14. kolejki trzeciej ligi grupy drugiej. Polonia środa tutaj na boisku w Wejherowie pokonuje miejscowy zespół Gryfa 4-0.